Na co zwracamy uwagę, kiedy chcemy kupić nowe wędzisko karpiowe? Oczywiście na parametry, które nas interesują, czyli długość wędziska, krzywa ugięcia. No ale to jest w teorii. Później powinniśmy wziąć taką wędkę, właśnie takie wędzisko do rąk i zobaczyć, jak ono wygląda, jak ono nam pasuje, jak się ugina, no i jak jest wykończone. To jest nowa seria wędzisk firmy Radical. One nazywają się Insist. Dwa wędziska na pierwszy rzut oka, wydaje się, że to jest to samo wędzisko, a jednak nie, bo różnią się krzywą ugięcia. Jedno ma krzywą ugięcia 3 funty, drugie 3,5. Inna charakterystyka jest tych wędzisk, ale tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka, kiedy sobie je obejrzymy, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest jedno z najładniejszych, najładniej wykończonych wędzisk na rynku. I wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o rękojeść skorka, bardzo taką delikatną, z napisem Insist tutaj, ale chodzi o sam blank. Zazwyczaj blanki są szlifowane, pokrywane lakierem, natomiast tutaj widzimy i czujemy pod palcami również oplot z maty węglowej. Wygląda to znakomicie, a jednocześnie czasami po prostu ten lakier zakrywał pewne niedoróbki w różnych wędziskach. Przelotki. Zawsze bardzo ważna sprawa w każdym wędzisku. To są specjalne przelotki na wysokich stopkach. Nie 50 mm, które ostatnio są niesłychanie popularne, na średnicy 40 mm. Wydaje mi się, że to jest znakomite rozwiązanie. Muszę powiedzieć, że preferuję właśnie tego typu wędziska z wysokimi stopkami, natomiast z mniejszą średnicą przelotki. Wydaje mi się, że rzuty takim wędziskiem są dużo lepsze niż przy zastosowaniu niższych stopek, a większej średnicy samej przelotki. To są przelotki Seaguide, pierwsza na 3 stopkach, kolejne przelotki na 2 stopkach, ale zauważmy, że również wysokie. Kolejna przelotka. I co wydaje mi się bardzo ważne, a czego brakuje mi w większości wędzisk, to jest przelotka szczytowa i jej średnica, 16 mm. Przydaje się to nie tylko podczas rzutu, tak aby węzeł strzałówki przelatywał bez problemu, ale również podczas holu, kiedy nazbiera nam się różnej zieleniny na żyłce czy pleciące i czasami blokuje nam po prostu przelotkę szczytową. Przy większej średnicy przelotki jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wszystko nam się właśnie na przelotce szczytowej zatka. Dodatkowe wyposażenie to jeszcze klips na żyłkę. Co mamy do wyboru? W serii Insist są 3 modele. 2 mam przed sobą, czyli jak już mówiłem, 3,60, jedno i drugie wędzisko, 3 funty, 3,5 funta. No i wędzisko do wywózki 3 metrowe i 3 funtowe. Istotna rzecz w uchwycie na kołowrotek, sposób mocowania stopki kołowrotka. Mianowicie to nie tylko i wyłącznie jedna śruba, którą przykręcamy stopkę, ale również druga śruba kontrataka, którą jeszcze mocniej przymocowujemy i dzięki temu mamy pewność, że stopka kołowrotka nie będzie nam się ruszać nawet przy ekstremalnej pracy. To jest model 3-funtowy. Zobaczmy, jak się ugina. To jest akcja praktycznie paraboliczna. Widać, że ugięcie mniej więcej do połowy długości wędziska, tutaj mniejsze, ale oczywiście czym więcej siły się w to włoży, tym bardziej ta część dolna razem z dolnikiem się ugina. Parabolik, więc znakomita akcja do holowania ryby, ale także do powstrzymania karpia przed ucieczką na przykład w zaczepy. To jest jeden z takich modeli, które właśnie doskonale nadają się do przytrzymania, silnego przytrzymania karpia, bo ta wędka będzie pracować cały czas. Ta akcja paraboliczna jest możliwa między innymi dzięki temu, że zastosowano tu o jedną przelotkę więcej. Zazwyczaj jest 5 plus szczytowa. Tu jest 6 przelotek i szczytowa. To powoduje inną pracę
blanku, właśnie bardziej paraboliczną, ale przede wszystkim zastosowanie odpowiednich blanków wpływa na tę świetną akcję, na to świetne ugięcie. Teraz mam przed sobą model o krzywej ugięcia 3,5 funta. Zobaczmy, jak pracuje. Już pierwsze wygięcie mówi wszystko. To jest o wiele silniejszy blank. Ja muszę włożyć zdecydowanie więcej siły, żeby wygiąć go tak jak to wędzisko 3-funtowe. Ale akcja jest bardzo podobna. Akcja jest również paraboliczna. Cały kij doskonale się gnie aż do końca dolnika. To wędzisko o wiele silniejsze, więc jeszcze lepiej nadaje się w takich trudnych warunkach, kiedy łowimy przed zawadami, kiedy łowimy na sztywno i musimy przytrzymać karpia. Natomiast wędka będzie na tyle elastyczna, że ona doskonale zamortyzuje siłę odjazdu karpia. To wędzisko, ten Insist 3,5-funtowy jest znakomity, wydaje mi się, właśnie do tego typu łowienia. Insist można również oczywiście z powodzeniem używać do rzutów, do dalekich rzutów. Oczywiście nie będą to rzuty ekstremalne, jako że blank tego wędziska nie jest predysponowany do tego typu działań. Natomiast myślę, że te 100-100 metrów z kawałkiem bez problemu oczywiście tym wędziskiem rzucimy, no ale później jaką frajdę będziemy mieli podczas holu, kiedy ten blank będzie nam się doskonale wyginać. Do próby rzutu wziąłem kowrotek Black Session Big Pit, też Radicala, o bardzo dobrym nawoju żyłki, który całkiem nieźle współgra właśnie z tym wędziskiem. Podsumowując, ta właśnie seria Radicala, Insist, to są bardzo uniwersalne wędziska, bo nadają się do takiego łowienia w każdych praktycznie warunkach, nawet do wywózki, jeżeli ktoś nie chce kupować sobie krótszych wędzisk. Nadają się znakomicie do powstrzymania karpia przed wejściem w zaczepy, bo mają akcję paraboliczną. Wersja 3,5-funtowa okazuje się bardzo dobra do rzutów. Rzucałem bez przyponu strzałowego i to zestrojenie blanku powoduje to, że na palcu nie czuje się zupełnie siły tego rzutu. A myślę, że rzeczywiście odległości ponad 100 metrowe są bez problemu do osiągnięcia właśnie tym wędziskiem. Więc jeżeli ktoś szuka uniwersalnego kija do wszelakich zastosowań w łowieniu karpi, może spróbować właśnie ten model.